cyklu nowości na warsztacie WMD Piaseczna. No, udało mi się zbudować taki oto wózek warsztatowy, taki platformowy. Prosiłem się długo o zakup, niestety olewano mnie, więc zbudowałem sam praktycznie z części ze złomu. No, kółka kupione w markecie budowlanym. Tak to jest. Wytrzymuje. No, tak jak jest napisane, ta nośność 250 kg. Tak ustaliłem. Więcej nie, bo po co go nadwyrężać. Także jest wózeczek elegancki. Dobra. Przechodzimy dalej do kaczora. No, udało się odciąć no tą blachę taką nad czołownicą, no, służącą jako taka półeczka, żeby można było tam u góry sprawdzić, nad reflektorem jest korek wlewu, żeby sprawdzić stan, czy jest woda w układzie tam. Ten. No, także półka odcięta, czołownica ładnie wyprowadzona. No i co tu widzimy? Widzimy dwa krany hamulca zespolonego i węże, czyli odbudowany przewód główny. Nie było tego. Także jest. Brakuje jeszcze tych sporniczków na dole, ale to się zrobi. No, a żeby te przewody i kurki końcowe zamontować, trzeba było odbudować całą instalację. Tutaj widać świeży przewód zrobiony z rurki calowej. Kolanka, holender. Tak, oczywiście Rumuni nie pomyśleli nad łatwym tutaj dostępem i trzeba było wyciąć taki otwór technologiczny. To nie jest element konstrukcyjny nośny, tylko zwykła tam blacha, że wyciąłem. I dostęp dzięki temu był. No, tutaj leży ta blacha ucięta. Jest. No. Dobra, przechodzimy na drugą stronę. Sprzęg powietrza, ładnie wszystko tutaj zrobione. Tak jak trzeba, jeszcze taki sporniczek, żeby się ten kran nie obrócił, trzeba będzie dorobić. Czy w zasadzie cztery takie sporniki. Bo tutaj dwa, jeszcze na tył ten, jeszcze na tył dwa. No i tutaj druga strona lokomotywy, również świeża rura. No. Tak to wygląda, ta blaszka wycięta. O. No i w zasadzie z takich nowości to tyle. No. A, może jeszcze coś tam w środku lokomotywy. No, poszły suwaki od kranów hamulca do planowania, bo powietrze sadziło. I jak się je założy, lokomotywa będzie znowu sprawna. Tak.